Nasz budynek został ograniczony przez płaszczyznę dachu wywołaną tym poleceniem. Przechodzimy do zakładki pomieszczenia. Następnie wybieramy polecenie pomieszczenia. Przechodzimy do ustawień pomieszczeń. W zakładce pomieszczenia możemy nadać nazwę jako kubatura. W warstwach wykończeniowych możemy przypisać dowolną teksturę. Zatwierdzamy. Następnie wprowadzamy powierzchnię naszego pomieszczenia po obrysie zewnętrznym budynku. Możemy dodać opis. Przy pomocy klawisza Ctrl kopiujemy pomieszczenie. Oraz płaszczyznę dachu. Wybieramy polecenie kopiuj, a następnie odkładamy te elementy na bok. Aby obliczyć kubaturę takiej bryły, wykorzystamy polecenie raporty. Następnie wyszukamy kubatura. Wybierzemy wymiary kubatury netto. W tym miejscu możemy zmienić, czy nasza kubatura będzie liczona po jakiejś grubości, w tym przypadku grubości tynków, czy po prostu będzie to stan surowy. Zostawimy stan surowy. Zatwierdzamy, a następnie wskazujemy element, dla którego ma zostać policzona kubatura. Będzie to nasza powierzchnia. Jak widać, mamy policzoną kubaturę w metrach sześciennych w tym miejscu. Kolejną metodą jest wykonanie z elementu. Kolejną metodą jest przekonwertowanie naszej powierzchni na bryłę 3D. W tym celu wybieramy zmień elementy, następnie wskazujemy typ konwersji. Architektura, element architektoniczny zdefiniowany przez użytkownika w bryłę 3D. Zatwierdzamy, wskazujemy nasz element architektoniczny, jest to pomieszczenie. Pomieszczenie zostało przekonwertowane w bryłę. Po kliknięciu naszą bryłę 3D możemy odczytać z niej pole powierzchni oraz objętość.